Witajcie serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to dobry czas, to niedzielne przedpołudnie do tego, aby zebrać się w jednym duchu i spotkać się przed obliczem tego, który przemawia, tego, który przecież potraktował nasze życie tak bardzo serio, że był gotów wszystko zrobić, abyśmy mogli być Jego, abyśmy mogli przyjść do Jego jako żywego Boga. Drodzy, tak jak mamy to w zwyczaju, chciałbym i teraz otworzyć Boże Słowo na tym razem Ewangelii Jana, 6 rozdział. Zostawia nam taki przekaz od 28 do 29 wiersza. Dwa wiersze przeczytam. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Słuchajcie, ludzie od wielu pokoleń zadają pytanie sobie, no właśnie takie, jakie tutaj pada, co człowiek powinien uczynić, żeby podobać się Bogu? A to jest bardzo proste. Po prostu zaufać temu, który został przez Boga posłany. Bo wiecie, wierzyć, to nie chodzi o to, żeby uwierzyć, że On był, uwierzyć, że On jest, ale tu chodzi o to, aby swoje życie związać z tym, jakim i kim On jest. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kiedyś, wiecie, były popularne takie nalepki nawet na samochodzie. My żeśmy kiedyś też przylepili takie pytanie, no stricte ewangelizacyjne. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Ale prawdziwie to pytanie jest bardzo dobrym pytaniem również do nas, którzy zbieramy się w Jego imieniu. Kim dla Ciebie osobiście, teraz, tutaj, dziś jest Jezus Chrystus? No Jego będziemy za chwilę uwielbiać i czcić. Za chwilę Jemu będziemy śpiewać pieśni po to, aby, myślę, swoje serca napełnić Jego obecnością. Tego serdecznie Ci życzę, aby Jego obecność ogarnęła Ciebie i dzisiaj. Powstańmy. Dziękujemy Ci, Królu, za to, że to Ty jesteś tym, który obiecałeś siebie. I dałeś nam siebie i uczyniłeś, a to, co uczyniłeś, jest święte i doskonałe, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją cudowną łaskę, która gromadzi dzisiaj tych, którzy mają być Twoimi. Boże, błogosław i napełniaj i dzisiaj nasze serca i nas, którzy tutaj jesteśmy, i nas wszystkich, którzy gdziekolwiek odbieramy tą społeczność. Panie, niech Tobie, Boże, będzie chwała. Boże, też przemawiaj do każdego serca, Panie, do nas, Panie, którzy szczególnie mamy i pytania, i pragniemy, Boże, stawać przed Tobą jako ci, którzy traktują Ciebie jako jedynego Pana, jedynego przewodnika, tego, który potrafi prowadzić. I Boże, i dzisiejszego poranka przemawiaj do naszych serc. Panie, dziękuję Ci za wszystko, co z Twojej łaski otrzymuję każdego dnia. Dziękuję Ci za pogodę, dziękuję Ci za ten czas, za tą sposobność, że Ty zgromadziłeś nas tutaj, abyśmy mogli Ciebie uwielbiać i czcić. Wielbię Ciebie, Boże. Dziękuję Ci w końcu za
przecież Twoje Słowo, za Twojego Ducha, który w tym Słowie prawdziwie jest i który chce i nas, Boże, znaleźć w tym Słowie. Niech Tobie, Boże, w tym wszystkim będzie chwała. Amen. Uwielbiajmy naszego Pana, bo On jest tego prawdziwie godzien. Jesteś tu, gdy wielbimy Cię, Ty przychodzisz chwale swej. Twoja moc ponad wszystkim jest, Ty królujesz chwale swej. Nadchodzi nowe, tak wyraźnie czuję, że gdy czcimy Cię, atmosfera zmienia się. Czas, by każdy z nas całym sercem śpiewał tak. Niż wszystko wokół, imię Twe wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Jestem tu, w obecności Twej, wszystko możliwe jest. Więzień drzwi otwierają się, słychać już wolności dźwięk. Nadchodzi nowe, tak wyraźnie czuję, że czcimy Cię, atmosfera zmienia się. Czas, by każdy z nas samym sercem śpiewał tak. Wielbię Cię. Niech już dziś ten chwały dźwięk zabrzmi głośniej niż wszystko wokół. Imię Twe wykrzyczę chcę. Wielbię Cię. Niech już dziś ten chwały dźwięk zabrzmi głośniej niż wszystko wokół. Imię Twe wykrzyczeć chcę. Wielbię Cię. Wznosimy cześć. Ty syłasz deszcz. Wznosimy cześć. Ty syłasz deszcz. Wznosimy. Wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Niech już dziś ten chwały dźwięk zabrzmi głośniej niż wszystko wokół. Imię Twe wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Z okrzykiem czci śpiewamy dziś. Królem chwały jesteś Ty, to dla Ciebie. Wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Niech już dziś ten chwały dźwięk zabrzmi głośniej niż wszystko wokół. Imię Twe wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Przychodzimy do Ciebie, aby się z Tobą zetknąć, aby z Tobą się spotkać, aby z Tobą być i aby
odczuwać to, co Ty przygotowałeś dla nas, odbierać to wszystko, co Ty masz dla mnie i dla każdego, kto tu jest, kto tu przyszedł na dzisiejsze zgromadzenie świętych. Panie, Ty działaj, Duchu Święty, Ty działaj. Ja ogłaszam, Duchu Święty, Twoje działanie nad każdym z nas, abyś Ty działał jak chcesz, abyśmy dzisiaj mogli odbierać to wszystko, co Ty przygotowałeś, odbierać Ducha Świętego, odbierać Ducha Świętego, który chce działać, który chce wpływać, który chce nam objawiać prawdę, wprowadzać nas w tą prawdę, nas pouczać i kierować. I Duchu Święty, my chcemy się Tobie poddać, spotkać się z Tobą, rzeczywiście z Twoją obecnością, rzeczywiście z Twoim Słowem, z Twoim Duchem. Tak ja i Ty, ja i Ty. Dla Ciebie jest mój każdy dzień,
dla Ciebie jest mój każdy dzień. 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 Ciebie jest mój każdy dzień, dla Ciebie jest mój każdy dzień. Każdy dzień, dla Ciebie jest mój każdy dzień, dla Ciebie jest mój każdy dzień, dla Ciebie. Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych, objawienia się tych, którzy poświęcili się Panu, którzy oddali Jemu swoje życie całe. Panie, my chcemy oddawać każdy dzień, każdą chwilę Tobie. Ja chcę oddać Ci każdą swoją myśl, nieprzerwanie być w obecności Twojej, w modlitwie, w poruszeniu Twojego Ducha, być blisko Ciebie, myśleć, rozważać.
skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Tyś mu nadzieją i mym natchnieniem, wznoszę do Ciebie swój głos. Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Tyś mu nadzieją i mym natchnieniem, wznoszę do Ciebie swój głos. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą w potrzebach tych, Panie, przed Tobie chcę być. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą w potrzebach. Siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, wznoszę do Ciebie swój głos. Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, wznoszę do Ciebie swój głos. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą w potrzebach mych, Panie, przy Tobie chcę być. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą w potrzebach. Przy Tobie chcę być. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Tyś pomocą mą w potrzebach mych. Panie, przy Tobie chcę być. Panie, przy Tobie chcę być. Skałą naszego zbawienia. Ty jesteś naszą siłą i mocą. Ty jesteś naszym pocieszeniem. Panie, wierzę Tobie. Wierzę Ci. Twoja miłość nie ma granic. Twoja miłość wierną jest. Do końca. Ty kochasz. Chcę Tobie ufać bezgranicznie. Ufać Twoje słowo. Tak, jak wygląda Twoja miłość. Ona jest dla nas jako ludzi niezrozumiała. Ona jest, wykracza nasze możliwości. Twoja miłość. Twoja miłość. Jezus posłał swego Ducha, Ducha Świętego, którego opisywał jako i pośle wam Pocieszyciela. Pośle wam Pocieszyciela, który wprowadzi was we wszelką prawdę. I wiecie, Duch Święty jest Pocieszycielem. Jezus też mówił, lepiej wam, że ja odejdę i pośle do was Ducha, i pośle do was Pocieszyciela. Lepiej wam będzie. Lepiej dla was. Wierzmy w to słowo, bo jest lepiej nam, gdy mamy Ducha Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego. Jego jako Pocieszyciela, jako Tego, który wprowadza nas w duchową prawdę, który wprowadza nas w poznanie Boga,
który wprowadza nas w Jego rzeczywistość, w Jego naturę. Inny fragment listu Piotra mówi, że wy jesteście uczestnikami boskiej natury. Zobaczcie, jakie mamy niesamowite dziedzictwo, jakie obietnice. Uczestnikami boskiej natury. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy być uczestnikami boskiej natury. Nie musimy czerpać z natury ludzkiej, nie powinniśmy czerpać z tego, co jest ludzkie, co cielesne, ale z boskiej natury, jeśli tylko zrodzeni jesteśmy z Niego. Panie, ja Ci dziękuję, ja Cię wielbię i chcę wierzyć w każde Twoje słowo, bo ono wykracza ponad moją mądrość, ponad moją wiedzę, moje zrozumienie. Chcę wierzyć, po prostu wierzyć w Twoje słowo. Nie pytać się, a dlaczego? A dlaczego? Nie. Nie chcę pytać. Chcę po prostu iść jak dziecko. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie może wejść do Niego. Drogi bracie i siostro, będziemy śpiewać pieśń Niechaj zstąpi Duch Twój. I otwórzmy się na Ducha Świętego, który chce przyjść do nas, który chce zamieszkać w nas, który chce naszego odświeżenia, abyśmy wrócili do pierwszej miłości, jaką On nas ukochał, jaką On nas umiłował. Otwórzmy się na Jego działanie, bo On chce dzisiaj przemawiać do nas, wprowadzać nas, kierować nas, ale i chce przyjść do nas. Chce zamieszkać u nas, w nas. I odnowić nasze serca, odnowić nasze myśli, odnowić nasze życie. A jeśli jesteś ochrzczony, pragnij więcej. Pragnij tego ognia, którego On zapowiedział, aby się działo przez nasze ręce to, co przez uczniów za czasów Nowego Testamentu. Pragnijmy tego, bo to wszystko jest zapowiedziane jako obietnica dla każdego z uczniów. Niech Duch Święty w nas działa, a my w Jego mocy przemieniamy wszystko. Niech tak się dzieje w naszym życiu. Odnawiajmy się dla Niego. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Odnów mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Odnów mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. On życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie.
zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Otów mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Odnów mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. On życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. On życie jest Panem. Jezus jest Panem i chwała niech będzie Jemu. Chwała Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu i Ojcu Bogu naszemu. Niech będzie chwała. Niech będzie uwielbione Jego imię. Niech będzie uwielbione Jego wielkie, potężne imię. Niech będzie uwielbiony ten, który umarł za mnie i który pierwszy umiłował mnie. Kiedy żyłam swoim życiem, kiedy byłam grzesznikiem, On mnie pierwszy umiłował. Niech chwała będzie temu. Niech chwała będzie Jezusowi. Niech chwała będzie naszemu Panu. Chwała niech będzie Jemu. Przynieś Mu chwałę. Przynieś Mu cześć, swojemu Panu Jezusowi. Przynieś Mu chwałę. On jest godzien. Chwała, chwała, chwała Tobie. Chwała Tobie, Ojcze. Dziękuję Ci, bo Ty wszystko uczyniłeś, aby nas przysposobić, aby nas wyprowadzić najpierw z niewoli, odnowić nas, oczyścić nas i dać wszystko, abyśmy żyli nowym życiem, abyśmy prowadzili życie jako nowe stworzenia. Dałeś wszystko nam, niech będzie chwała Tobie. Dziękuję Ci za Twoją niesamowitą miłość bezgraniczną. Chwała niech będzie Jezusowi. Chwała niech będzie Jemu. Wiecie, Duch Święty się wylewa tylko na spragnione serca. Tylko na spragnione serca. Tylko na spragnione, pragnące serca Jego obecności, Jego panowania. Tylko On tam przychodzi.
Więc codziennie pragnij Jego, pragnij Jego obecności. Pragnijmy razem, zbierajmy się tu jako Kościół, bądźmy razem, trwajmy w tym, aby to, co Chrystus zapowiedział, aby większe rzeczy przez nas mogły się dziać, niż nawet On, bo On poszedł do Ojca, miał tylko krótki czas tutaj. Ale aby się działo więcej niż do tej pory, aby Duch Święty mieszkał w Tobie i we mnie, aby było widoczne Jego owoce, Jego dary, Jego życie w nas. Może potrzebujemy odnowienia przed Nim. Możemy przyjść do Niego w każdej chwili. I On ma ręce wyciągnięte wprost do Ciebie. I mówi: przyjdź. I mówi: przyjdź. Przyjdź, dziecko moje. On przebacza i przyjmuje. I to jest niesamowity, dobry Ojciec. Nie ma takiego drugiego. Ale jeśli potrzebujesz się upamiętać, to upamiętaj się, bracie i siostro. Bo On jest też święty. Mów do nas, Panie. Modlimy się tą pieśnią. Chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy słyszeć wyraźnie. Daj każdemu z nas słyszeć Cię wyraźnie. Wyraźny głos, który odbieramy i wiemy, co mamy robić.
dziś możemy stać dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać dzięki łasce, nie dzięki nam samym.
napadam swe. Poznać Ciebie dzisiaj chcę. Czuję, że już blisko jest Twój majestat, Twoja moc. Niech z mej duszy płynie dźwięk, niech opisze wielkość Twą. Chcę uchwycić Ciebie, zaśpiewać, że cała chwała, Twój majestat, jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz, Twoja miłość nie przemienia. Jesteś królem tego świata, aniołowie wielbią Cię. Aniołowie wielbią Cię. I my wielbimy Cię. Spotkać Ciebie dzisiaj chcę. Czuję, że już blisko jest Twój majestat, Twoja moc. Niech z mej duszy płynie dźwięk, niech opisze wielkość Twą. Chcę uchwycić Ciebie, zaśpiewać, że cała chwała, Twój majestat, jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz, Twoja miłość nie przemienia. Jesteś królem tego świata, aniołowie wielbią Cię. Cała chwała, Twój majestat, jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz, Twoja miłość nie przemienia. Świata, aniołowie wielbią Cię. I my wielbimy Cię. I my wielbimy Cię. I my wielbimy Cię. Zaśpiewajmy, cała chwała do Niego należy, cała chwała. Cała chwała, Twój majestat, jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz, Twoja miłość nie przemienia. Jesteś królem tego świata, aniołowie wielbią Cię. Cała chwała, Twój majestat, jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony, uwielbiony.
zobaczyć Twoją twarz. Chcę zobaczyć Twoją twarz. Usiądźmy. Wieczerzę Pańską będziemy sprawować po usłudze słowem. Mam pytanie do Ciebie. Czy wiesz, że jesteś zaproszony do relacji z Panem Jezusem Chrystusem? Może to takie proste pytanie. Wiecie, otwórzmy Boże Słowo. Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział. I tam przeczytamy od 15 do 17 wersetu. 3 rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi tak. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. No właśnie, co jest celem zbawienia? Jak czytamy, celem zbawienia jest życie wieczne, tak? Czym dla Ciebie w związku z tym jest
życie wieczne. Czym jest życie wieczne? Wiecie, takie popularne podejście mówi, że życie wieczne, a to jest to życie w niebie. No ale dlaczego Bóg daje nam życie wieczne jeszcze na długo przed tym, jak realnie trafimy do nieba? Bracie i siostro, życie wieczne rozpoczęło się w Twoim życiu i moim przy nowonarodzeniu. Ta sama Ewangelia, tylko ostatni wiersz tego trzeciego rozdziału mówi tak, 36 wiersz trzeciego rozdziału. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Czyli trwa przez całe nasze chrześcijańskie życie tutaj na ziemi. Życie wieczne. Więc czym ono jest? Ewangelia Jana, 17 rozdział, zostawia nam dosyć bezpośrednią odpowiedź na to, czym jest życie wieczne. 17 rozdział Ewangelii Jana, trzeci wiersz, przepraszam. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne to poznanie Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A poznanie, poznawanie kogoś mówi o osobistej, wręcz intymnej społeczności, znajomości, opartej na doświadczeniach, czyli różnych wydarzeniach, zdarzeniach, czynnościach, które się robi razem. Nie chodzi tu jedynie o znajomość powierzchowną kogoś. Jakbym spytał was, czy znacie Roberta Lewandowskiego? Wiecie, kim on jest. Jakbyście go spotkali, nie wiem, na ulicy albo gdzieś w sklepie, to na pewno byście, wow, to Robert Lewandowski. No tylko mam pytanie, czy on by was poznał? Musimy na nowo zapytać się, czym jest życie wieczne. To nie jest, jak niektórzy myślą, jedynie uniknięcie piekła, czyli kary za grzech. Życie wieczne to coś zdecydowanie większego. Jezus powiedział, że On jest życiem wiecznym. I przez Niego, między innymi, minie nas kara za nasz grzech. Ale życie wieczne to relacja. To relacja z Nim już na wieki. Choć uniknięcie piekła jest przecież wspaniałą korzyścią, nie jest jednak sednem Ewangelii. Jeśli wszystko, co przyjąłeś, to przebaczenie grzechów, to umknął ci główny cel zbawienia. Jezus oddał swoje życie, abyśmy mogli poznać Jego w bliski, osobisty, a momentami intymny sposób. Poznać, kim On jest.
poznać Jego głos, poznać Jego wolę, poznać Jego pragnienia, Jego plany, uznać to wszystko jako bliskie mi, jak swoje. Stać się Jemu tak bliskim, jak przyjaciel. Wiecie, że Jezus nazywa nas przyjaciółmi? Jakbyśmy otworzyli 15 rozdział tej samej Ewangelii, to moglibyśmy tam przeczytać. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co jest moim pragnieniem. Choć, wiecie, to wszystko, co Jezus uczynił dla nas, jest wielkim i pełnym, to On to wszystko uczynił ze względu na to, żebyśmy mogli prawdziwie być z Nim, być już na wieki. Wiecie, Jezus oddał swoje życie, abyśmy mogli Go poznawać, mogli Go słyszeć, mogli Go naśladować, mogli za Nim pójść tak, aby nasza ufność Jemu nie miała żadnych przeszkód. No właśnie to jest wiara. Pójście za swoim mistrzem. Wiecie, w tamtych czasach, jak Jezus wystąpił, szkoły, te większe, ponad szkoły, jakieś synagogalne, można było być prowadzonym przez mistrza. Znajdowało się odpowiedniego mistrza i przystawało się do niego. I nauczanie nie polegało tylko na czytaniu wspaniałych lektur, na słuchaniu niesamowitych wywodów, ale to wszystko, co robił mistrz, to przelewał siebie na swojego ucznia. Chciał, żeby jego uczeń był takim, jakim on jest. I tu wchodziło wszystko. Nie tylko to, co mówił, ale to, w jaki sposób podchodził do wielu rzeczy, to w jakim, kim był, kim jest. Wiecie, mniemam, że o czymś ważnym zapominamy. On chce nas. Pełne zbawienie to zdolność bycia tak blisko z Bogiem, że jest On Twoim, no właśnie, najlepszym przyjacielem, najbliższą Tobie osobą, realną dla Ciebie, prawdziwą. Jeśli doświadczasz takiej relacji z Jezusem, to wiecie, wtedy to rośniemy, budujemy się. Ale wtedy, kiedy nie doświadczamy takiej relacji z Jezusem, to omija nas to, o co chodzi w życiu wiecznym. Grzech nie jest celem przyjścia Chrystusa. Był jedynie przeszkodą, barierą stojącą pomiędzy człowiekiem grzesznym a Ojcem, a Bogiem. Ale Jezus już na zawsze wziął tą przeszkodę dzielącą nas na siebie, jak czytamy, na krzyż i usunął ją. I tej bariery już nie ma. Jednak Jego podstawowym celem nie było
jedynie zwycięstwo nad grzechem, ale przywrócenie nam bliskiej, osobistej i wręcz intymnej relacji z Bogiem. Jezus powołał swoich uczniów. Spośród tego grona wybrał jeszcze szczególnych 12 apostołów. Oni któregoś razu zapytali go, a jak my mamy się modlić? Bo słyszeli, że Jan Chrzciciel też uczył modlić się swoich uczniów. Jak mamy się modlić? I wiecie, co im Jezus powiedział? Wiemy o tym, jak uczył nasz Pan modlić się swoich uczniów. Ojcze, tato, mój tato. To jest życie wieczne, które przyszedł nam zapewnić nasz Pan Jezus Chrystus. Relacja. Relacja wielu wierzących ludzi z Bogiem jest często powierzchowna, tak naprawdę skoncentrowana na sobie. Zadowalają się, że kiedyś poznali Jezusa, kiedyś pomodliłem się. Nawet otrzymali coś od Niego, ale zapominają to rozwijać. A to jest celem życia wiecznego włożonego w nasze serca. Boże, daj mi to, czego potrzebuję. Słyszałeś taką modlitwę? Słyszałeś czy widziałeś kiedyś taką postawę? Wiecie, zbawienie może oczywiście być umniejszone do tego stopnia, że stanie się jedynie okazją do oczekiwania Bożego błogosławieństwa w tym życiu, zaspokojenia wszelkich naszych potrzeb. Wielu ludzi, przychodząc do Boga, widzi jakby dwa sposoby. Po pierwsze, aby uniknąć piekła, odpowiedzialności, czyli kary za grzech, a po drugie, aby zostać przez Niego pobłogosławionym. Boże, daj mi to, czego potrzebuję w moim życiu. Ale zapominają o prawdziwej wartości życia wiecznego, które Bóg przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym włożył w ich serca. Relacji. Relacji z Nim. Jedynie to będzie naszym udziałem w niebie, zobaczcie. Relacja z Nim. Musimy coś bardzo ważnego zrozumieć. Bóg nie jest zły na nas, ponieważ Jego własny Syn poniósł już grzech, sąd, karę, na jaką zasługiwaliśmy, aby uzdolnić nas dokładnie do relacji z sobą. To Jego odwieczny cel, aby mieć z koroną swojego stworzenia, czyli człowiekiem, niezachwianą relację, relację miłości, bo On nas kocha, prawda? Jego miłość jest niezachwianą. I wiecie, jako nowonarodzeni mamy już pewność, że przecież nie pójdziemy do piekła. I co robimy z tą prawdą? Czy poświęcamy Bogu swój czas i swój wysiłek, swoje zdolności? Nie chodzi przecież o to, aby jakoś przetrwać na tej ziemi do momentu dostania się do tysiącletniego królestwa. Bóg zbawił nas teraz na wiele lat przed
odejściem z tej ziemi, ponieważ pragnie, On bardzo tego pragnie, już teraz, abyś pośród tych wszystkich wyzwań, pośród tych niekiedy prześladowań, utrapień, różnego rodzaju rzeczy, które nie są miłe, chciał mieć z Nim mocną relację, w oparciu o którą poznasz Go. W oparciu o którą będziesz Go poznawać każdego dnia i uwielbisz swojego Pana takim, jakim Go poznasz. Będziesz posługiwał się też Jego wyposażeniem. Wiecie, ci, którzy gubią gdzieś ten ważny cel, sedno życia wiecznego, relacje z Panem, szybko kończą swoje chrześcijaństwo na zaspokajaniu swoich własnych potrzeb. A jeżeli będą Jemu służyć, to po to, aby dostać od Niego to, czego pragną. A niekiedy obrażą się na Niego, jeżeli nie dostaną tego, czego pragną. A kiedy będzie im się powodziło? Zapomną o Nim. Odejdą. Bóg kocha Ciebie tak bardzo, że dał za Ciebie życie swojego własnego Syna. On tak każdego z nas kocha. On nie jest na Ciebie zły, ale pragnie bliskości z Tobą. Bardziej, niż możesz sobie to wyobrazić. Jezus nie patrzy na ciebie przez pryzmat twoich grzechów, które może jeszcze popełniasz. On nawet nie patrzy na nasze życie przez pryzmat tych uczynków, które dobrych uczynków, które jesteśmy w stanie czynić. Ale On patrzy przez pryzmat Twojego sprawiedliwego, Twojego uświęconego, na nowo narodzonego ducha. Wszechmogący Bóg chce z Tobą przebywać, bo Ciebie po prostu kocha, miłuje Cię. Kiedy wierzący nie rozwija relacji z Bogiem, całe jego chrześcijańskie życie i jego modlitwa zostają sprowadzone do pytania, jak mogę sprawić, aby Bóg zrobił to, na czym mi tak bardzo zależy. A modlitwa? Przecież modlitwa jest przebywaniem z Bogiem. Jest wielbieniem Go. Ojcze, kocham Cię. Lubię przebywać w Twojej obecności. Uwielbiam to, kim jesteś. Uwielbiam to, co już uczyniłeś i wiem, co... pokaż mi więcej, co będziesz czynił. Chcę iść za Tobą, chcę iść z Tobą, chcę współpracować z Tobą. Czy wiesz, że Bóg tak bardzo nas umiłował, że był gotów odłożyć swój majestat, swoją świętość, to wszystko, aby na ten krótki czas, przychodząc tutaj na ziemię, no dokładnie uzdolnić nasze życie do tego, żeby ono mogło naśladować Jego. Ono mogło naśladować Jego. Wiecie, naśladowanie Chrystusa to nie jest jakiś slogan. Naśladowanie Chrystusa jest czymś realnym. Wtedy, kiedy my przystajemy do Niego, kiedy przyłączamy się
do Niego jako mistrza nad swoim życiem. I wtedy dajemy Mu pozwolenie. Dajemy Mu po prostu pozwolenie. Przemieniaj mnie. Przemieniaj wszystko we mnie. Przemieniaj mój sposób myślenia. Przemieniaj to, jak podchodzę do wszystkich rzeczy, wielu rzeczy, które będziesz widział w moim życiu. Zmień mnie, bo chcę upodabniać swoje życie do Twego. Czy wiesz, że Bogu tak bardzo nie zależy na tym, co Ty robisz, jak na tym, kim jesteś. Zrozumcie mnie dobrze. Bóg bardziej pragnie tego, abyśmy byli z Nim, przebywali z Nim, niż jedynie Jemu służyli. Niektórzy popełniają błąd, myśląc, że tyle dla Boga w swoim życiu zrobiłem, że pewnie Bóg bardzo jest tak za mną, bardzo mnie kocha i akceptuje. Ale On chce nas mieć. Mieć z nami relację agape, tej miłości, szczególnej miłości, abyśmy mogli Jego poznać, poznawać każdego dnia, czerpać z Jego zasobów i emanować dokładnie Jego miłością, Jego łaską, Jego miłosierdziem. Innym, wiecie, niewłaściwym, trzeba powiedzieć, podejściem jest poczucie obowiązku, by Bogu służyć, bo czujemy się Jemu coś dłużni. Wiecie, taka postawa dłużnika prowadzi nas do myślenia: muszę coś zrobić dla Boga, bo On przecież dla mnie zrobił. Nie chcę, ale muszę. Muszę wykrzesać coś z siebie. A Bóg pragnie naszego serca. A Bóg pragnie nas. Kiedy Twoje serce będzie przy Nim, będzie wszczepione w Niego, On nie będzie miał problemu, aby zdobyć również Twoją służbę. Aby w tym życiu nie objawić Tobie najskrytszych swoich zamierzeń i powołań. Ale wtedy Twoje służenie Mu nigdy nie zastąpi tej szczególnej więzi, relacji z Nim. Jeśli Twoje serce należy do Pana, to wszystko w Tobie i wszystko Twoje jest Jego. Prawda? Wtedy i Twoje potrzeby są tak naprawdę Jego potrzebami. Pamiętacie, jak Jezus nauczał w kazaniu na górze? Królestwa Bożego szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To, czego wy potrzebujecie, innymi słowy, ja to widzę. I ja się zajmę waszymi potrzebami, ale wy przylgnijcie do mnie, zaufajcie mi. Chciejcie mieć ze mną tą niesamowitą, szczególną społeczność. Już teraz, w wieczności będziecie mieć. Już ja o to zadbam. On już o to zadbał. Ale dzisiaj
żebyś miał siły, żebyś wytrwał i żebyś zwyciężył, zwyciężył też siebie, to musisz zistoczyć się z Nim w relacji. Czy wiesz, że zostałeś stworzony dla Bożej przyjemności? Bożej, nie swojej przyjemności. Bóg chce słyszeć z Twoich ust i z Twojego serca: Ojcze, kocham Cię. Lubię Twoje towarzystwo, lubię przebywać w Twojej obecności, kiedy po prostu jesteś ze mną, słyszę, odbieram to, co mówisz do mnie. To jest właśnie to, po co nas stworzył, abyśmy byli z Nim. Wiecie, szczególne słowo to w Ewangelii Marka. Jezus powołuje apostołów. To jest 3 rozdział Ewangelii Marka, 14 rozdział, 14 wiersz. Jezus powołuje 12 apostołów. I już tam, na samym wstępie jakby, mówi tak. I powołał ich 12, żeby po pierwsze z Nim byli. My myślimy, no apostołowie, to oni mają naprawdę szczególne takie wielkie zadania. Ale pierwsze, do czego Jezus powołuje 12 apostołów, to do tego, żeby byli z Nim. Czytajmy dalej. Żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Te wielkie rzeczy też tu są. Ale nie wiem, czy nie największą rzeczą jest być z Nim. Jest być blisko z Nim. Naszym pierwszym powołaniem nie jest robienie czegoś dla Niego, ale bliska relacja z Nim. Służenie Jemu będzie jakby produktem ubocznym Twojej niezachwianej relacji z Nim. Wiesz, podpowiem Ci coś. Wtedy nie obrazisz się na swojego brata i swoją siostrę. Bo nic nie jest w stanie Ci zrobić człowiek, jeżeli Twoim źródłem jest Pan Jezus Chrystus. Wtedy Ty jesteś niezależny. Ludziom usługujesz, a nie jesteś zależny od ludzi. Bądź z Chrystusem, a On Ci wskaże wszystko, co możesz czynić, żeby Jego uwielbiać i żeby rozwinąć swoje życie. W Biblii, wiecie, znajduje się wiele fragmentów, które mówią o Bożym niezadowoleniu, kiedy Mu służymy, a nie oddajemy Mu swojego serca. Zacytuję. Wasze ofiary cuchną w moich nozdrzach, nie mogę ich znieść, zabierzcie je. To u jednego z proroków. U proroka Izajasza w 1 rozdziale możemy czytać w 13-14 wierszu: kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły,
zwoływanie uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. A w liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, trzynasty rozdział, od pierwszego do trzeciego wiersza, mówi tak. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Wiecie, żyjemy w czasach ostatecznych i to, o czym dzisiaj mówimy, czyli o relacji, o bliskiej relacji z Panem, będzie miało niebawem kardynalne znaczenie. Zachęcam was, drogi bracie, droga siostro, serdecznie zachęcam do przeczytania w domu jednej z ksiąg. Ona nie jest długa, ma 3 rozdziały. Księga proroka Habakuka. Otwórzcie proszę w domu i na spokojnie przeczytajcie ją. Bo objawienie, które miał prorok Habakuk, niezachwianie dotyczy wyznaczonego czasu. Srogiego i gwałtownego czasu, w którym zabierać się będzie nie swoją własność. Będzie to okrutny i straszny czas, w którym samowolnie zostanie ustanowione prawo przemocy. A za Boga uważać się będzie swoją własną siłę. Czy to coś wam mówi? Bądźmy trzeźwi i świadomi. I wiecie, to wtedy najważniejszą sprawą, aby przeżyć, będzie główne przesłanie tej księgi. Księgi proroka Habakuka. 4 wiersz 2 rozdziału. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Mam pytanie do ciebie. Kim jest niesprawiedliwy, a kim jest sprawiedliwy? Sprawiedliwy to ten, który złączył swoje życie na tyle ze sprawiedliwym Bogiem, że zaufał Panu, zaufał Mu, zaufał każdemu Jego słowu i ma ze swoim Panem Jezusem relacje miłości, oddania, rozmawiania z Nim, słyszenia Jego głosu. Polega na Bogu, więc nie będzie się bać tego, co będzie się działo, tego, czego będą się bali inni. Nie będzie się bał sprawiedliwy, bo sprawiedliwy kładzie ufność swojego życia na sprawiedliwym. Taki zachowa się i nie straci życia, bo Pan go będzie prowadził, Pan go będzie strzegł i chronił. Podsumujmy. Bóg wzywa ciebie, zaprasza ciebie.
serdecznie Ciebie zaprasza do relacji z sobą. Bo na tym, w tym tkwi sedno życia wiecznego. Żyć wiecznie to znaczy być z Bogiem. A my wszyscy, ilu nas jest dzisiaj w Panu, rozpoczęliśmy wieczność. No to trwajmy w Nim. Bądźmy z Nim w tym życiu. Skorzystaj z tego zaproszenia, kiedy jeszcze nie jest za późno. Po drugie, nie popełnij tego błędu, aby swoje chrześcijaństwo sprowadzić jedynie do przyjęcia Jego zbawienia i starania się czynić Jego woli. Bo Pan Jezus chce Ciebie, a nie wypełniania przez Ciebie dobrych uczynków. On chce nas. I przez to, że będzie miał nas, chce nas wyposażać we wszystko, co Jemu będzie oddawać chwałę, oddawać wszelką cześć. Nie nam, ale Jemu. Po trzecie, to bliska relacja ze swoim Panem doprowadzi Twoje życie do Jego błogosławieństwa. Pokój, radość, miłość, szczęśliwość, wolność. To wszystko jest błogosławieństwem Pana w życiu tych, którzy są Jego. To bliska relacja ze swoim Panem doprowadzi Twoje życie do wypełnienia Jego woli w życiu, w Twoim życiu. Bliska relacja z Panem Jezusem Chrystusem będzie gwarancją przejścia przez wszystkie cierpienia, może prześladowania, uciążliwości tego życia. Przeżyjesz przez zaufanie Panu, który poprowadzi Cię najlepiej, ochroni i zabezpieczy Twoje życie przed wszelkim zagrożeniem. Jeżeli jesteś w bliskości z Bogiem, On jest dla Ciebie błogosławionym wtedy. Znaczy, Ty błogosławisz tym Pana, że jesteś w bliskiej relacji z Nim. Wtedy mówisz Mu często o swojej miłości, o tym, że Boże, dziękuję Ci, że mogłem Ciebie poznać, że dałeś mi tyle łaski, że mogę Ciebie poznawać. To wtedy człowiek doświadcza największej przemiany. Twoje życie w takim stanie wypełni po jakimś czasie poczucie pełnej stabilności, siły, ale też autorytetu. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj. Serdecznie Ciebie zachęcam. Nie koncentruj swojego życia na zaspokajaniu swoich potrzeb. Lecz przebywaj z darowanym Ci przez Boga Duchem, Duchem Świętym. Umiłuj Boże Słowo, spędzaj przed Nim czas swojego życia, aby Bóg prawdziwie miał do Ciebie taką niezachwiany dostęp, relację. Kochaj i uwielbiaj swojego Pana. Mów Mu o tym. Mów Mu. Wiecie, w relacji małżeńskiej żony wiedzą, o czym będę mówił. Mężowie powinni jak najszybciej
zdać sobie sprawę, że tak jest, ale żony w relacji małżeńskiej potrzebują, aby im mówić każdego dnia i najlepiej co godzinę to, że jesteś taka piękna, tak cię bardzo kocham, szanuję ciebie. A myślicie, że ktoś taki jak Jezus, Syn Boży, który przyszedł na tą ziemię, aby położyć swoje życie i uratować mnie, postawić mnie w zupełnie innym miejscu, niż kiedyś byłem, nie chciałby usłyszeć z moich ust tego, żeby mu powiedzieć: Panie Jezu, kocham Cię. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za wszystko, co mi dałeś. On chce to słyszeć. Przecież chce. Przychodź do swojego umiłowanego niebiańskiego taty. Bo on dał ci ducha swego. A w tym duchu możesz wołać Abba. Abba to znaczy tato. Taka relacja. Wiecie, niektórzy chrześcijanie oburzają się. No ale właśnie, którzy się oburzają? Czy to nie jest piękne, że Bóg siebie daje tak bardzo, szczerze i bez żadnych warunków? No właśnie, bo On daje siebie agapę, bez żadnych warunków. Ale pragnie tego, abyś ty prawdziwie odpowiedział na Jego agapę, swoim agapę. A czemu nie? Abyś zapragnął stawać się prawdziwie takim, jakim On jest. A to jest tylko i wyłącznie możliwe przez relacje. Jeżeli chcemy stawać się podobnym do Jezusa przez to, że będziemy wykonywać to samo, co On wykonywał, to jest to słabe. Jest to niemożliwe, ponieważ ty nie jesteś Nim. Ale absolutnie jest możliwym wtedy, kiedy pójdziesz za Nim i On będzie Ciebie uzdalniał, Ciebie prowadził i wykonasz wszelkie dzieło, wykonasz Jego wolę do tego, aby Jego uwielbić. Amen. Niech tak będzie. Tego serdecznie i Tobie, i sobie życzę. Amen. Zawołajmy do tego, który objawił się. Boże, wielbimy Ciebie. Wielbimy i oddajemy, Panie, Tobie należną chwałę. Tobie jedynie cześć ze swojego życia, bo Ty powiedziałeś, że jesteś jedynym Bogiem i prawdziwie takim jesteś i spraw, aby w naszym życiu nie powstał żaden inny, ale żebyś jedynie Ty przyjmował należną chwałę i hołd, żebyśmy zapragnęli być, Panie, blisko Ciebie, najbliżej jak się tylko da. Dawaj nam, Boże, swoje poznanie, objawienie. Panie, abyśmy mogli nieustannie kroczyć, Boże, w zrozumieniu rzeczy, ale również, Panie, w tym, aby Boże, Ciebie uwielbić i jeszcze bardziej rozmiłować się w Twoich dziełach i w tym, Boże, kim Ty jesteś prawdziwie. Dziękuję Ci, Boże,
za Twoje zbawienie. Dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za moje grzechy i Boże, wszelką karę odsunąłeś, Panie. Ale dziękuję Ci również za to, że Ty, Boże, to zrobiłeś, aby dać mi życie wieczne, abym mógł być już z Tobą, już teraz być z Tobą i na wieki być z Tobą. I tego pragnę, Panie. Pragnę w tym rozwijać się i budować, Boże, swoje życie do tego, aby uwielbiło Ciebie, Panie. Boże, nic nie jest ważniejszym, aby Tobie była oddana chwała. Bo i Ty, Panie, wykonałeś swoje dzieło i wykonujesz je, a kiedy ukończysz, Boże, to oddasz chwałę z tego wszystkiego, co uczyniłeś swojemu Ojcu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że i my możemy Ciebie w tym naśladować i uwielbić Cię swoim życiem. Amen. Amen.